Dzień dobry, witam w programie Hej Śląsk. Moim Państwa gościem Jędrzej Ryba, rzecznik Śląska Wrocław. Dzień Dzień dobry dobry. Państwu. Śląsk rozpoczął zmagania w Pucharze Polski. No i ten pierwszy mecz można powiedzieć, że bardzo udany. Wygrana. Pytanie, co dalej? No tak, można powiedzieć, że plan wykonany, no bo nikt na pewno nie zakładał, że z drużyną, która występuje na co dzień w czwartej lidze, jak Ruch Wysokie Mazowieckie, Śląsk mógłby mieć problemy. Okej, pierwsza połowa nie była może najlepsza w naszym wykonaniu. Trochę tych problemów ze zdobyciem pierwszej bramki było. Trzeba było tak wejść w mecz. Ale te takie spotkania z drużynami, które grają w niższych ligach, też wcale nie są prostsze, prawda? Wręcz powiedziałabym, że czasem nie wiadomo czego się spodziewać, więc może być trudniej. Tak, no na pewno tak jak przed każdym meczem Ekstraklasy nasz sztab gruntownie analizuje przeciwnika, no tak tutaj było to trochę trudniej. Trudniej z tymi materiałami chociażby, prawda? Oczywiście. No jednak nie ukrywajmy, no przy takim przeciwniku no my patrzymy przede wszystkim na siebie, na swoją grę. Jeśli Śląsk zagrałby przynajmniej przyzwoicie, to powinien to wygrać. No i tak było, nie zagraliśmy jakiegoś super meczu, trochę się męczyliśmy ze zdobyciem pierwszej bramki, no ale od startu do końcowego gwizdka Śląsk miał zdecydowaną przewagę, dużo tych strzałów, dużo akcji. Trochę szwankowała skuteczność na początku, po przerwie było znacznie lepiej. Cieszy to, że 3 z tych 4 goli to są dziełem napastników, 2 razy Erik Exposito, raz Sebastian Berger. No oni po to są w drużynie, by trafiać. No i wczoraj trafiali, i liczymy, że po przełożą prostu to na kolejne spotkania. No właśnie, takie spotkania, powiedzmy teoretycznie, kiedy jest się faworytem, pozwalają też na pewne korekcje, chociażby taktyki, sprawdzenie, czy wy tak do tego meczu podeszliście, że rzeczywiście trzeba zrobić robotę, oczywiście awansować dalej, ale z jednej strony mamy ten czas, tą przestrzeń, żeby sprawdzić na przykład jakieś inne ustawienia, tego typu rzeczy, dać odpocząć też kluczowym zawodnikom. Tak, było trochę zmian. Trener Dziewicz nawet po meczu mówił, że no w pewnym sensie potraktowali to jako taki mocniejszy trening, no bo, właśnie, taki. Bo teraz jest specyficzny tydzień, 3 mecze w tygodniu tak naprawdę, bo Ekstraklasa, Puchar, za chwilę znowu Ekstraklasa. Mało czasu na treningi, mało czasu na mocne treningi, bo zaraz mecz, więc nie można do meczu przystępować zmęczonym. Mhm. No i to środowe spotkanie było potraktowane jako taki mocny trening. Trochę zmian w ustawieniu, trochę zmian personalnych. Chociażby Patryk Janasik sprawdzony na lewej obronie i sprawdzony bardzo dobrze, bo on strzelił tego 4. gola, jedynego nie będącego dziełem napastników. Trochę nowych twarzy, Adrian Bukowski chociażby pojawił się pierwszy raz w tym sezonie, debiut Rafała Leszczyńskiego w bramce. No więc było to dobre spotkanie, takie szkoleniowe również. To teraz czekamy na losowanie na następnego rywala. No i w sobotę mecz wyjazdowy, więc piłkarzy Śląska we Wrocławiu na razie nie ma. Tak, piłkarze Śląska po tym meczu Wysokim Mazowieckiem pojechali do Mielca, właściwie pod Mielec do hotelu. Tam będą przebywać do sobotniego spotkania. Trochę za długie te podróże i za mało czasu, by wracać do Wrocławia. Wróciliby dzisiaj późno w nocy, a tak naprawdę jutro musieliby odjeżdżać, no bo przy tak dalekiej podróży zawsze drużyna wyjeżdża dzień wcześniej. Przy meczach w Lubinie czy w Gliwicach może to być ten sam dzień, ale Mielec jest jednak wiele, wiele kilometrów i wiele godzin stąd. Więc w sobotę mecz w Mielcu, w piątek, jak wspomniałaś, losowanie Pucharu Polski. Liczymy na dobre losowanie, choć tych drużyn jest tak dużo możliwości, że trudno tutaj mówić, kogo byśmy chcieli, kogo nie. Teraz mieliśmy, nie ukrywajmy, trochę szczęścia, bo rywal był z niższej półki. No ale celem Śląska tak naprawdę w każdym meczu będzie zwycięstwo, bo czy zmierzymy się z Rakowem Częstochowa? Okej, ostatnio bardzo nam nie Może udał się ten mecz. Może to będzie szansa, żeby właśnie tą plamę z siebie zmyć po ostatnim spotkaniu. No ono niestety nie najlepsza porażka 1-4, no i mecz jednak słaby. Tak, no wydaje się, że chyba nawet najsłabszy mecz, chociaż w Kielcach też przegraliśmy 1-3 i trzeba przyznać, że była to zasłużona porażka Śląska. Tam jednak druga połowa napawała optymizmem. Śląsk był stroną przeważającą. Wydawało się, że może przy odrobinie szczęścia jeszcze to spotkanie wygrać, czy chociaż zremisować. Tu z Rakowem niestety inaczej. Było widać no, dużą klasę zespołu z Częstochowy, który na teraz wydaje się być no, wręcz faworytem do Mistrzostwa Polski. Słabiej sezon zaczął Lech. Legia po poprzednim sezonie też nie jest aż tak wysoko oceniana. No Raków na pewno jest w tym topie, jeżeli chodzi o kandydatów do zdobycia mistrzostwa. No tak, plus tutaj. Raków jednak 2 sezony z rzędu zdobyło wicemistrzostwo, więc naturalne, że są tym kandydatem. Pokazali to, trochę też trener o tym mówił, że no nasi piłkarze jakby uznali chyba, że po czwartkowym meczu Rakowa w Lidze Konferencji Europy, przegranym po dogrywce, może ten Raków będzie troszeczkę na tym boisku osłabiony. Tak mentalnie. Tak nie było, chyba taka sportowa złość w drużynie z Częstochowy wystąpiła, no i wygrali zasłużenie. Był taki moment, strzeliliśmy gola na 1-2, wydawało się, że możemy jeszcze powalczyć o wyrównanie.
No ale szybko Raków odpowiedział na 3-1, już właściwie było po meczu i musimy się teraz rehabilitować. Puchar był taką połowiczną rehabilitacją, bo wiadomo, tak, ale że to niższa też, liga. Dokładnie, no i też inne rozgrywki jednak. Może ta złość sportowa przyjdzie właśnie w Ekstraklasie, jeżeli chodzi o poziom rozgrywkowy. No i ze Stalą może wygrana. Zobaczymy, jak będzie. Co Was czeka? Na pewno bardzo byśmy chcieli wygrać to spotkanie, przede wszystkim po tym, co się stało w Częstochowie, bo tak jak powiedziałem, puchar to jest taka połowiczna rehabilitacja, bo wszyscy się spodziewali, że Śląsk wygra i tak naprawdę... Chyba dużym zaskoczeniem byłaby porażka w tym wypadku. Tak, Śląsk mógł tym meczem środowym tylko stracić, no bo zwycięstwo właściwie przechodzi bez nomen omen echa, a porażka byłaby na pewno dużym, dużym ciosem dla naszych kibiców i dużym szokiem dla całej piłkarskiej Polski, nawet dokładnie. Tak powiem. No i w Mielcu trzeba wygrać, żeby zmazać tą plamę z meczu z Rakowem, no plus ja pamiętam bardzo dobrze mecz w Mielcu pod koniec zeszłego sezonu, gdzie Śląsk prowadził 1-0, to była przedostatnia kolejka i to zwycięstwo dawało nam już pewne utrzymanie bez stresu w ostatniej kolejce, w ostatniej akcji meczu straciliśmy gola na 1-1. Wówczas mecz Radomiaka z Wisłą pomógł nam i ten ostatni nasz mecz faktycznie był już bez tych nerwów o utrzymanie. No ale sami na boisku nie zdołaliśmy wówczas tego sobie zapewnić, więc też taka okazja to taka do rewanżu. Podwójna złość sportowa być może przyjdzie. No ten początek sezonu taki troszkę szarpany, powiedziałabym, czyli z jednej strony właśnie dobre spotkania przeplatają się z tymi słabymi. 7 meczów, 9 punktów. Czy wy jesteście zadowoleni z tego, jak zespół też się kształtuje, bo oprócz tego, co się dzieje na boisku, dzieje się też dużo w szatni, prawda? Tak, myślę, że wynikowo nie możemy być do końca zadowoleni. Troszeczkę te wyniki punktowo może mniej więcej tego można było się spodziewać. Wyniki trochę może zaskakują, bo przegraliśmy na przykład z Beniaminkiem Koroną Kielce, a wygraliśmy z mistrzem Polski Lechem Poznań na wyjeździe, wygraliśmy z trzecią drużyną zeszłego sezonu Pogonią Szczecin. Brakuje trochę zwycięstw u siebie, bo były dwa remisy, była porażka. W pierwszym meczu z Pogonią wygraliśmy. Cieszy nas to, że sporo kibiców przychodzi na nasze mecze, bo prawie 12 tysięcy na ten moment to średnia frekwencja na meczach, więc cieszymy się z tego i zapraszamy 10 września mecz z Lechią Gdańsk, mecz przyjaźni, więc też na pewno ciekawe spotkanie. Atmosfera też sprzyjająca, prawda? Tak, atmosfera sprzyjająca, to się nie zmienia, jesteśmy przyjaciółmi z Lechią Gdańsk. Zmieniło się dużo, tak jak wspomniałaś, w szatni przed tym sezonem, zmienił się trener, kapitan, rada drużyny, dużo zawodników odeszło z drużyny, jest kilku nowych. Na pewno potrzeba czasu, to często się mówi w piłce nożnej, by to wszystko się zazębiło. No ale te pierwsze tygodnie, czy już miesiące pracy trenera Dziurdziewicza, nowego sztabu, nowej drużyny pokazują, że pewnie nie na ten moment, pewnie w tym sezonie nie powalczymy o Mistrzostwo Polski, no ale jest nadzieja, że ta drużyna naprawdę odbuduje się po fatalnym zeszłym sezonie i już teraz da nam sporo radości, trochę już nam dała, a w kolejnych miesiącach i sezonach będzie to wyglądać jeszcze lepiej, no i wrócimy tam, gdzie byliśmy 2 i 3 sezony temu, czyli 4., 5. miejsce, tam chcielibyśmy być w tej czołówce Ekstraklasy. Jest cel wyznaczony, teraz tylko kwestia realizacji, to jeżeli chodzi o pierwszą drużynę, no ale Śląsk to cała rodzina tak naprawdę i rodzina będzie się powiększać, ponieważ nabór do Akademii rusza w poniedziałek. Tak, bardzo tutaj serdecznie chcieliśmy zaprosić na ten nabór poniedziałkowy o 16:45 przy Oporowskiej startuje takie zajęcia dla dziewczynek. Czekamy na dziewczyny, na przyszłe piłkarki naszej drużyny z roczników 2010-2017, więc sporo tych roczników. Czyli od 5 do 12 lat mniej więcej. Tak. No brakuje troszeczkę dziewczyn w piłce nożnej. Jeszcze nie są przekonane do końca. Nie są przekonane. Czasami i dziewczyny, i dziewczynki młodsze no wstydzą się, czy boją grać razem z chłopakami. Wiadomo, że chłopcy w tym wieku z racji możliwości fizycznych też no, zazwyczaj grają wyraźnie lepiej, ale tutaj jakby uspokajam, nie ma stresu. Ta realizacja może być większa wśród nich, bo jednak ich jest powiedzmy więcej jest chłopców, którzy grają w piłkę nożną niż jednak dziewczynek, więc myślę, że ta chęć rywalizacji może tutaj też swoje robić. Tak i też podczas tych zgłoszeń na nabory no też znacznie więcej tych zgłoszeń jest od chłopców. To naturalne, myślę, że teraz nikt się nie dziwi, tak, że dziewczyny jest trochę mniej do gry w piłkę nożną, ale zachęcamy, żeby przyjść, jest 90 minut zajęć stricte dla dziewczyn, nie ma mieszania z chłopcami, więc można się wykazać. No i potem o 18:15 do gry wchodzą chłopaki z roczników 2014-17.
by jakby na te nabory się dostać, by wziąć udział, wystarczy wypełnić formularz, w którym wszystkie informacje są zawarte. On jest oczywiście do znalezienia u nas na stronie, w mediach społecznościowych Akademii i klubu, więc zachęcam do zerknięcia i do przyjścia. To już poniedziałek, więc nie ma dużo czasu, ale na pewno rozpoczął się rok szkolny i mam nadzieję, że rozpocznie wielu młodych zawodników tę przygodę ze Śląskiem. Trzeba będzie sobie poukładać lekcje, a potem takie zajęcia pozalekcyjne, zajęcia dodatkowe. Być może będą to treningi w Śląsku Wrocław. Tak, to jest na pewno wszystko do zrobienia. Wiadomo, w takim młodym wieku początkowym tej, nazwijmy to już kariery piłkarskiej, czy marzeń o karierze, edukacja jest tak naprawdę na pierwszym miejscu i my jako klub, jako akademia nigdy nie robimy problemu zawodnikom i to jest ważne, żeby w tej szkole sobie radzić, bo no nie ukrywajmy, nie wszyscy, a właściwie mało kto tak naprawdę z tych, którzy marzą teraz o byciu piłkarzem, faktycznie do tej ekstraklasy dojdą. Czasem się troszeczkę śmiejemy z tej ekstraklasy, narzekamy na poziom, no ale to jest najpopularniejszy sport w kraju i najwyższa liga i chętnych, żeby tam grać, jest bardzo dużo i trzeba bardzo dużo poświęcić, by się tam dostać. No ale nie zapominać o szkole, bo jeśli nie wyjdzie w piłce, trzeba robić coś innego i pamiętać o tej edukacji, a nawet jeśli w piłce będzie się przechodzić te kolejne szczeble, no to chcemy, żeby nasi zawodnicy w szkole radzili sobie dobrze pod względem i wychowania i stopni, by byli taką chlubą Śląska, nawet nie tylko na boisku. No ale też warto pamiętać, że te zajęcia w akademii to nie od razu muszą być takie mordercze treningi. Tu chodzi też o pewną integrację, o to, żeby dzieciaki się ruszały, po prostu o taką, no właśnie, po prostu aktywność i spędzanie czasu z innymi. Tak, mówiliśmy tutaj o wynikach pierwszej drużyny, drużyny trenera Dziurdziewicza. No w tych drużynach U6, U7, nawet starszych, no to jest oczywiście przede wszystkim zabawa no i takie zakochiwanie się w tej piłce. Tak jak wspomniałaś, integracja połączona właśnie z tym, o czym wspomnieliśmy, z nauką. Na pewno nie będzie morderczych treningów dla dzieci. Śląsk Wrocław to jest klub z dużymi ambicjami, z ekstraklasy, no ale nie chodzi o to, by tutaj zażynać dzieci na zajęciach. Tylko bardziej wpoić im chyba takie dobre zasady właśnie higieny treningu, na przykład połączenia tego z nauką, to o czym mówiliśmy. Tak, tych dzieci i młodzieży w akademii jest około 400 zawodników i zawodniczek, więc ogromna grupa. Duża logistyka, żeby to wszystko poukładać, zorganizować treningi i mecze i tak dalej. Też przy okazji na pewno bardzo czekamy na Wrocławskie Centrum Sportu, które będzie domem Akademii Piłkarskiej Śląska Wrocław, więc warto do tej Akademii trafiać, bo już to się realnie dzieje, ten projekt jakby przechodzi przez kolejne fazy i za kilka lat mamy nadzieję we Wrocławiu móc trenować w europejskich, wręcz światowych warunkach, no i dołączenie do Akademii Piłkarskiej Śląska może być tym bardziej dobrym pomysłem, do czego no jeszcze raz zachęcam. Tu postawmy kropkę. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję, do zobaczenia. Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia.